Witam was bardzo serdecznie z tym mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Specyficzne Bitwy. No i w tym odcinku zdarzył się mały fenomen, ponieważ oferta specjalna parada wojskowa, która miała być trwać od 7 do 9 maja godziny 7:10 trwa jednak do 10, bo została przesunięta, więc naprawdę fajna sytuacja i możemy jeszcze się wyekspić, więc super. Ostatnio też grałem Luwem. Według mnie to jest najlepszy czołg premium niemiecki, a może nawet najlepszy czołg premium, to zależy. Ale tak jak mówiłem, no, powinien być buff do górnej płyty, przodu pancerza wieży o tych policzków. No i oczywiście moc silnika 100 km na godzinę. Nie jest taka potrzebna. Najważniejszy jest pancerz górnej płyty i wieży, ale jakby to jeszcze prędkość, znaczy moc silnika o 100 koni powiększyć oraz na pewno jeszcze pancerz boczny do pancerza, a także ewentualnie penetracja na złocie do 324 z 294, ale mógłby być wtedy za dobry. No i tak czy siak przejdziemy sobie, ale teraz nabijamy expa, więc co innego. Nabiłem troszkę tego wolnego expa, w zaokrągleniu jest 110 tysięcy, więc nie jest źle. I miałem zobaczyć, czy Leo da się grać, bo wtedy zobaczymy, czy jednak odblokowujemy go, czy coś innego. I tak będzie jeszcze wiele zniżek o 15% na wszystkie pojazdy, najpierw ciężkie, poziomów 8-10, a później średnie, więc sobie prawie wszystko pokupujemy i będziemy szczęśliwi. No więc tak, na razie to rezerwy osobiste musimy odpalić któreś. Które to rezerwy osobiste? Najlepiej z expem. Tylko którym expem? Czekajcie, 25, nie 50 musi być, tylko już mi się kończą, za bardzo 100 musi zostać. 50 na godzinę, to będę musiał i tak dwie użyć, czy na 2 godziny. Jest jeszcze tu 25%, to raczej nie. Chociaż 25 też nieźle, ale ja może bym chciał 50. Trzeba oszczędzać, widzicie? No dobra, to weźmiemy 25 na godzinę, ale tak i dwie będziemy musieli zużyć, no niestety. Ha, weźmiemy na 2 godziny, żeby później nie odpalać jeszcze raz, tak? Okej, więc weźmiemy na 2 godziny 25%, no to za mało. Ja bym wziął 50% na 2 godziny, tylko bym już wtedy nie miał rezerw osobistych. Dobra, 25% na 2 godziny odpal. Czyli już mamy to, co chcemy. No i będziemy sobie wszystko pokazywać, tak? Okej, najpierw nabijamy expa może Mausenem czy Tigerem P. Może najpierw będzie Mausen. Mamy 22 tysiące, trzeba nam aż 51 tysięcy, ale daje nam to aż 350 koni, więc może warto. Podstawowy F-Silnik ma 1320, czyli 350 koni to będzie tak około 1 trzeciej, 1 czwartej. Czyli no może poruszymy się, jak teraz 20, będziemy się poruszali albo 25, albo 24, coś takiego, ale na pewno więcej niż 20. I też szybkość skrętności wzrośnie, a jak załogę w expie, to jeszcze więcej umiejętności ulegnie zmianie, także możemy jechać do bitwy. Niestety te czerwone bardzo słabo widać, to znaczy jak gram, to bardzo ładnie, ale na nagraniu słabo. Po przekonwertowaniu przez Movie Maker też o wiele słabiej, tylko lekko się poprawi jakoś po przesyłaniu na YouTube. No i dobra, niech będzie bitwa Mozenem. Zobaczymy, czy nam się to uda cokolwiek zrobić. Będziemy oczywiście próbowali. Nie mówię, że od razu się uda, ale zobaczymy. No i tak, jakby co, to te szumy, to dźwięki z gry, a nie, że ja coś tam, nie? A nie, że ja coś tam mówię. Czekamy do bitwy, zostaliśmy wylosowani w tym momencie. Oczywiście jest herbatka, bez niej by się nie dało. Losowanie, dwie artylery, także nie jest ciekawie. Słabe jest też to, że nie mamy HTK poziomu 10, a przeciwnicy mają ISA 7, także to mogą być lekkie problemy. Ale i tak, jeśli dobrze zagramy, wykorzystamy wszystko, no to nie powinno być większych problemów. Oczywiście idziemy na zamek, tak? Według mnie, czy zamek był lepszy, czy tamto wzgórze, co wcześniej? Według mnie zamek, ponieważ tamto wzgórze tylko dla jednej strony było dobre, a dla drugiej było praktycznie nie do zdobycia. Teraz na tym zamku szansę ma zarówno jedna strona, jak i druga, czyli to jest zdecydowanie lepsze. No i możemy sobie jechać do przodu bezproblemowo. Oho, ze mną jedzie Mausen, właśnie jestem. Najwięcej HP spośród wszystkich dziewiątych tierów ma Mausen.
2300, przed nim jest Type 4 Heavy, który ma 2050, no znaczy jeszcze wcześniej Jet Tiger, który ma 2100 i Type 4 Heavy, który ma 2050, tak na podium. Znowu chyba pingi, wiecie co? Nie wiem, co się dzieje. O, znowu chyba, wiecie? Zmieniłem ustawienia sieci, bo były duże pingi i przerywało mnie strasznie. Nie wiem, co się teraz dzieje. Po raz kolejny, wiecie, co się dzieje? 500 pingów jeszcze, 524, 500 coś tam. I może te ustawienia sieci jeszcze gorzej płynęły, no ale to niemożliwe, żeby aż tak źle było. I wiecie, co się dzieje? Chyba nic nie zrobimy, niestety. Wiecie, lagi są pełną gębą. Więc nie mogę zrobić ani skręcić w jedną, ani w drugą stronę, widzicie? Czekajcie, czekajcie, skręcam, a czy się da pojechać do przodu, czy będzie skręcał? Jadę teraz do przodu, jedzie, nie wiem, na razie jest słabo, bo widzicie, z opóźnieniem strasznym, no nie wiem, co się dzieje. Wcześniej były większe pingi, więc chciałem zmniejszyć je, żeby były częstości występowania, zmieniając ustawienia sieci. Jednak to jeszcze gorzej się stało, nie wiem, czy to wina sieci, szczerze mówiąc, bo co mnie zrobił, i tak te pingi są, więc to raczej wina jest serwerów WOTowskich. No nie wiem. Jedziemy oczywiście na bordownię, to nie ulega wątpliwości, żeby coś zrobić, tylko boję się, że opóźnienia będą straszne. Nie będę teraz strzelał testowo, żeby mnie artyleria nie walnęła, bo jestem łakomym kąskiem, taki Mausen. Wadą właśnie główną VK 100 NP Mausena jest ten włas na wieży, którego być się nie powinno, po pierwsze. Po drugie działa, tak jak mówiłem, VK 101P powinna mieć albo zmniejszone przeładowanie o 2,5 sekundy, albo zwiększoną alfę do 490. Natomiast Mausen powinien mieć jeszcze dostępne działo od S100 z parametrami S100, ale bez złota, żeby nie był jednak za dobrym pojazdem. Ale z takimi samymi parametrami, także takim samym przeładowaniem, obrażeniami, celnością, skupianiem, tylko po prostu bez złota, tak? O to właśnie chodziło. Natomiast PZ7, tak jak mówiłem, no ciągle będę to powtarzał, ale to nie odbiega od prawdy. Naprawdę, tak już mówiłem, powinien mieć działo od S100 z parametrami S100, a nawet lepszymi. Bo on miał się różnić od VK7201K tylko tym, że będzie miał inny kamuflaż i inny status niż VK7201K. Jednak oczywiście WOT to zepsuł i jest lipa. I czołg PZ, i czołgi są, PZ7 jest niegrywalny, no znowu te pingi. Natomiast VK i Mausen są grywalne, ale są, no, nie takie dobre, jak być powinny. Nie podjeżdżam, bo tu jest naprawdę sznur TD-ków. Chociaż E4 podjeżdża, to ja też mogę. Sznur TD-ków jest naprawdę niemiłosierny. Może ukryję dolną płytę, jakoś się skontuje i będzie ok. Patrzcie, o tak zrobimy. Myślę, że to nie będzie złe. Nie widzę tych TD-ków, szczerze mówiąc, co oni tam robią. UDS-y, różne Jet Tigery i tak dalej, i tak dalej. No coś się dzieje, zasięg mamy. Zobaczymy, czy coś się uda walnąć z damage'em. Niestety gąski, czyli bez damage'a. Mogło też z damage'em wejść, no niestety słaba sytuacja. Jet Panther 2 już nie ma szans, tylko ja bym musiał go walnąć. A nie wiem, czy to się uda za bardzo. Strzał. O, udało się z damage'em. 510, bardzo ładnie. Bardzo ładna akcja. I damage po asyście 322 na tego Jot Mantera także. Dobra, to my jedziemy sobie do przodu. O nie, no te pingi, muszę jednak jeszcze zmienić te ustawienia sieci na jeszcze jakieś inne, ponieważ jest to niedopuszczalne. Oj, RHM, UDS, nie, to grill. I jednak zasięgu strzału na niego nie było. Znaczy przez chwilę był, ale nie zdążyłem w ogóle nic zrobić. UDS, ja go walnę. Niestety się nie udało. Oczywiście grill, czekamy. Niestety na UDS-a nie walnąłem. Co mogę jeszcze powiedzieć, Jet Tiger? Że nie mogę, mimo najszczerszych chęci, odpalić starych powtórek, które zostawiłem sobie, aby... które były naprawdę super, ponieważ wersja już jest nowa. Zawsze można było odpalić stare powtórki na nowej wersji, jednak teraz się coś zmieniło i się nie da. Jet Panzer 100 z damage'em 384. Jet Tiger mnie bije. Gdzie jest ten Jet Tiger widoczny? Tu jest, on mnie raczej nie może bić, on się cofnie raczej i nie będzie na jego strzału. Jet Panzer 100 uciekł gdzieś niestety. Kolejny Jet Tiger, czyli to nie ten Jet Tiger, tylko jakiś inny. Nie wiem, gdzie tu jest w ogóle Jet Tiger, tak jak patrzę. Tu raczej będę bezpieczny, chyba że mnie walnie artyleria i będzie pozamiatane. Gdzie musiał być ustawiony tam Tiger, patrzcie. Jet Tiger musiał ustawiony być aż tutaj, bo tutaj raczej by nie miał strzału. Jet Panzer 100 czy coś takiego, chciałem walnąć. To byle, żeby już był spokój. Jednak Jet Panzer 100 bardzo nisko pojechał i jest w tej chwili nieosiągalny. To wielki problem, ale jeszcze wiele tu można zrobić. Mausen, dostałem dwa strzały mocno od Jet Tigera, gdzie?
gdzie? W dolna płyta, tak? Czyli najsłabszy weak spot tego pojazdu. Nie wiem, gdzie jest ten drugi Jet Tiger, on wyjechał i mu bułę wklepał, jednak no jak nie ma go, to ja mu nie wklepię tej buły. Trzeba cofać się, żeby żadnego wstrzału na dolną płytę nie miał. Prawda, mi wtedy gąski zerwał, ale to nie o to chodzi. Patrzcie, Jet Tiger jest ładnie ustawiony i strzał. Strzał z damage'em, ładnie. 455, o to chodzi. Obsługa działa zwiększona, nawet przeładowanie nie jest takie potrzebne. Patrzcie, jest teraz ustawiony Jet Tiger w tym momencie. I skupiamy, skupiamy. Kolejny strzał i strzał. Niestety poleciało za nisko. IS-7 je wali od boku, nawet nie wiem, gdzie jest ten IS-7. Jot Pan zaraz stoi, wiele innych pojazdów, więc ja się może cofnę, tak? Jet Tiger i tak już jest rozwalony, nie będzie problematyczny. Jot Pan zaraz stoi, ładnie ustawiony. Dolna płytka. Chyba nie wejdzie. Dolna płytka. O, niestety rozwalił go ktoś inny. Ale dobrze, że rozwalił, bo ja go nie rozwaliłem, więc przynajmniej nie walnie mnie. IS-7 wali ze złota, teraz widziałem, wszyscy walą ze złota i to jest słaba sytuacja. Według mnie złota amunicja powinna zostać usunięta całkowicie z gry. Nawet żeby nie można jej kupić za złoto, ale z drugiej strony wiele pojazdów, które mają słabą penetrację, a ratuje gold i wtedy by nie ratował, czołgi byłyby bez sensu, pomimo że miały pancerz, jakieś tam inne super parametry działa, no to by tej penetracji nie było. A Wargaming na pewno by nie wprowadził takiej penetracji, żeby można było tymi czołgami swobodnie grać. No i dlatego to jest taka wada. No ale to dobry pomysł, usunięcie złotej amunicji, według mnie. Tylko właśnie wiązało to by się z problemami licznymi, by trzeba było to jakoś zrównoważyć poprzez tą penetrację. Nie tych pocisków bieżących, na przykład Maus NE75, tylko takich pojazdów ze słabą amunicją, na przykład Black Prince, coś tam, coś tam, coś tam. No, oczywiście wtedy i Maus by dostał buffa do pancerza, ponieważ przy skontowanej wieży i skontowanej dolnej płycie byłby praktycznie na 90% nie do ruszenia przez żaden pojazd poziomu 10 nawet, więc dostałby buffa. S100 też by lekkiego buffa dostał. Oczywiście dolna płyta by wchodziła jak nie wiem, ale za to przy skontowaniu wieży każdy tier poniżej 10 by się odbijał, więc znaczy 8 i 9. 10 by raczej się bez problemu przybijał. Jakby miał dobrą penetrację, na pewno te deki bez problemu nawet przy kontowanej wieży. Ale na pewno było trudniej się przebić niż na przykład z tej złotej amunicji, która ma penetrację tam ze 400. No ale tak czy siak zmieniamy teraz pojazd na inny. I robię nim Exp Tiger P. Jest 30 tysięcy, trzeba mi tam 150, więc naprawdę 4 razy tyle jeszcze. Słaba sytuacja. Albo 4 razy tyle jeszcze, albo 5 razy tyle w sumie. To w sumie wychodzi to samo w końcowej fazie, ale to nie jest ważne. No i teraz zobaczymy. Losowanie do bitwy. Graczy jest ciut mało, ponieważ niecałe 30 tysięcy. To dość dziwny widok, bo zawsze na bocie było dużo graczy. No ale teraz niestety jest mniej. Fajne losowanie pod względem tego, że nie ma artylerii, a z ósemkami jakoś sobie poradzimy. My zdecydowanie mamy lepsze czołgi poziomu 8, ponieważ Protek jest lepszy od Jot Panthera, a Skorpion jest lepszy od Susto 1. Susto 1 ósemka, Susto M1 siódemka i tak dalej, i tak dalej. Susto to jest szóstka, Su 150, 122, 54 to jest dziewiątka i obieg 263 to jest dziesiątka. No i możemy sobie jechać bez problemu. Zawsze tu była mordownia, ale no niestety nie ma. Ze względu na to, że WOT ewoluował przez długi czas. U mnie leje jak z cebra, więc korzystam z tego, że coś można nagrać i możemy jechać z boku. Planuję po tym odcinku, po tych dwóch właściwie odcinkach, czy może nawet trzech, raczej dwóch, nagrać jeszcze odcinki z Luwa, ponieważ naprawdę super pojazd, super mi się nim gra. Naprawdę bardzo przyjemnie. Nawet bez premium konta, wtedy nie pod względem zarobków, tylko przeżywalności bitewnej. Z racji tego, że Luv zarabia bardzo dobrze brutto, to jeśli dużo robimy obrażeń, na przykład nie zostaniemy trafieni czy coś takiego, to nawet bardzo dużo zarobimy netto, ponieważ duża część kosztów tych w sumie, które się składają na netto
czy brutto kosztów naprawy luwa jest o wiele większe niż koszty amunicji ze względu na to, że są małe obrażenia, mały kaliber i mały damage. No więc jeśli zrobimy taki myk, to koszty netto wzrosną naprawdę ogromnie, nawet może stukrotnie, znaczy no tak przesadziłem, może dwukrotnie powiedzmy, w stosunku do wtedy, kiedy byśmy na przykład padli lub byli nie do, na dobiciu na jeden strzał, tak do 300 HP. Więc tak fajnie się wbijało i tak przeważnie bez premium tak 40-50 tysięcy, z premium tak 80-100, więc naprawdę super mi się tym czołgiem gra. Tylko oczywiście buffa zasługuje, wiadomo. Ale ani razu nie miałem okazji walić w tiry 6, ponieważ teraz po zmianie matchmakingu trudno spotkać tiry o dwa poziomy niższe, no niestety. Trzeba mi oczywiście pomocy, nikt za mną nie jedzie, bitwa będzie przegrana oczywiście. Jak tam Hateki? O, widzicie, tu jest chyba Tigerek, ładnie ustawiony. On mnie przybija, widzicie, z podstawowych pocisków, dziwna sytuacja. Jestem taki papierem. Cofamy się oczywiście. Ładnie wieża, ładnie wchodzi. Z Tigerem powinien sobie poradzić, bo to Tiger Pace o wiele lepszy od Tigera, zwykłego Tigera 1, więc może się uda. Wieżyczka, odbiłem się niestety od wieży. On mi może z łatwością przebić, odbił się od wieży. Z imagem w Tigera. Tigerek damage, ładnie weszło. Tiger vs. Tiger, bardzo fajna rozgrywka, czołgi, to tylko umiejętności się liczą w tym pojeździe teraz. Przybijają mnie bez problemu, widzicie. Z Tiger Pen nie ma aż takiego pancerza, który powinien mieć, jaki miał mieć. Skręcamy się na tego Tigerka, teraz na typka. Znaczy on mnie odbił się, odbija się. Zaraz z powrotem na Tigerka, może mi zadać uszkodzenia. Odbija się nawet typek, więc fajna sytuacja naprawdę. Czekamy, a to typ 58, nie typ 59, co ja mówię. Rozwalony Tigerek. To typ 58 to jest po prostu easy dla tego Tigerka, dla tego pojazdu. Raczej mi nie strzeli z imagem. Chciałem to typ 59, to był lekki problem. Dobra, jedziemy do przodu. Tu oczywiście zrobiliśmy co nam należy. Strzał ładnie wszedł. On mnie może przebić, jak przyceluje w wieżę. Jak on nie celuje w wieżę, czemu on stoi? Powinien się do tyłu przejść, o właśnie, bo dostaniesz. Nie możesz tak stać, bo ja cię w końcu rozwalę. Widzicie teraz, co się dzieje? I strzał. Niestety się nie udało. On wie, że strzałem zaraz podjedzie, jednak nie podjeżdża. Dobra, ja jadę dalej, bo bitwa wygląda zwycięską. Tu już nikogo nie będzie. Tylko ten typek jest problematyczny. I strzał. Rozwalony typek. Bardzo fajna bitwa. Troszkę damage'a zadałem, tylko 25% tej rezerwy to jest mało. Ale innej nie mam, a 100% na pewno by się na kiedyś przydało. Żałuję, że nie ma doświadczenia, na przykład 200%, 300%, bo powinno być. Ale niestety nie ma, no. Niestety słabo. Może by za szybko ekspić linię, ale raczej nie, to było naprawdę fajne. Jedziemy dalej, zmniejsza z tym. Zostały trzy pojazdy, które są tam, raczej nie walniemy. A tu miałem naprawdę easy sytuację. Jako Tiger, jeden coś mi przybijał, wieżę ten pojazd. No już od takiej penetracji wchodzi. Wieża miała być zostać zbuffowana. Zarówno wieża, jak i garnek i jarzmo działa, więc tu by się nie przebili. A gdzie indziej by trzeba było co najmniej 200 penetracji, żeby od przodu przebić Tigera P. Chyba że się strzela właśnie we włas, w wieżę lub gdziekolwiek indziej. Oczywiście jest taka płyta na samym środku, taka mała prostokątna płyta kadłuba, która naprawdę łapie od penetracji 175. Czy wiecie, jaka to płyta? To zaraz wam pokażę. Taka jedyna płyta. 50% szans na trafienie, ale zawsze to jest dobre. I teraz bardzo fajna bitwa, ponieważ 5000 zarobiliśmy prawie expa. Mistrzostwo drugiej klasy, pojedynkowacz, kuloodporny, ogień skuteczny i stalowa ściana. Damage o dziwo, drugi w drużynie, więc naprawdę super. Oraz 21 tysięcy do przodu, bez konta premium. Z kontem premium bym był 34, czyli mała różnica jednak w tym przypadku. No i teraz wam pokażę. Ta płyta 175 penę o tą naprawdę można bardzo łatwo przebić, mając taką penę. Naprawdę walcie, bo się przebijecie, a także tutaj. Tutaj jest słaby punkt, o tutaj, boczek i drugi poczek. Naprawdę ładnie wchodzą. Myślę, że Tiger P, no, odbija dużo na piątkach, szóstkach, jednak na siódemkach już jest za słaby na odbijanie. To jest słaby pancerz boczny, jak zobaczycie, wynosi on tylko 80 mm, czyli bardzo skromnie. I 80 również na tyle. No i dobrze, inny pojazd, raz Mauzenem, już zrobiliśmy bitwę. Teraz kolejny, jakim trzeba rozgrywać, czas pilnuje cały czas, jest bardzo dobry. Jeszcze gdzieś tak z
20 minut, więc naprawdę jest ciekawie. Pojazd, jakim teraz zagramy, to, uwaga, uwaga, musimy jakiś znaleźć, M103, no może być i M103, bardzo fajny pojazd, trzeba zrobić to E5 w końcu. E5 nie jest tak długie, ponieważ na niektóre czołgi trzeba aż 300 tysięcy, tu jest tylko 185, tylko albo aż. Wolałbym, żeby było bardziej 155, ale 155 to niektóre tiery 8 tyle trzeba, więc no naprawdę nieciekawie. Jedziemy oczywiście do bitwy, zobaczymy jak to nam się uda. Do bitwy, gotów start. No i czekamy, czekamy. Wlosowałem je na tiery 10, ale bez artylerii, to jest niewątpliwą zaletą. I bitwa trzypoziomowa. No i zobaczymy, co tu się uda zrobić. Na takich losowaniach jest zarówno mouse, jak i jest to są bardzo dobrymi pojazdami. Jak na losowaniach beznadziejnych, najgorszych i których nie powinno być bitwy jednopoziomowe 10 poziomu, 15 dziesiątek, połamania nóg, naprawdę żaden czołg sobie nie poradzi. Żaden czołg, który jest dotychczas w locie, bo był taki jeden czołg, gdzieś widziałem, nie wiem czy to w Armored Warfare czy nie, taki wyglądał jak normalnie PZ-2 w locie, tylko o wiele większe, o wiele pancerniejsze i z dwoma wieżami, z dwoma wieżami po dwie lufy. Jest naprawdę, sytuacja była bardzo ładna, magazynkowy taki, i takich 100 czołgów widziałem rozgrywkę, w których te 100 czołgów walczy z tysiącem Abramsów i ku zaskoczeniu te czołgi wygrały, naprawdę są warte, jeden jest warty 10 Abramsów, więc to mówi samo za siebie, Abrams jest o wiele lepszy od Mausa w porównaniu całościowym, jednak jak ten czołg jest 10 razy lepszy od Abramsa, no to zarówno wiele razy lepszy od Mausa. Raczej tu mi nie wejdzie, o widzicie, kosmos niestety. T57 Heavy, bardzo fajny magazynkowiec po buffie zarówno dolnej płyty, jak i wieży. Naprawdę jest w stanie bardzo dużo odbić. Oczywiście nie wszystko, odbija 8, 10, 8, 9 poziomy, jednak no 10 bywają problemy, szczególnie ze złota. To jest praktycznie nieosiągalne. Jedziemy sobie, dobra, do przodu, myślę, coś tu zrobimy. E75 sobie stoi. Może tu czeka na snajperski strzał, ale jednak nie jest takie. Nie ma takiej możliwości, ja do przodu nie boję się do niczego, że nawet T57 Heavy czy innych pojazdów. Tu zawsze jest niestety rush i to jest problem. Nie ma artylerii, więc jeśli nie ma niszczycielów, są 3, to nie musimy się obawiać, jednak teraz lekko trzeba się obawiać. Ładnie ustawiony IS, gąski, skupiamy i strzał, ładny, widzicie? Wisa. Po co on tak wyjeżdża na sam środek? Naprawdę ja nie wiem, co on sobie myślał tym iskiem, że wyjeżdżając na sam środek, naprawdę sytuacja dziwna. Strzał, kolejny rozwalony pojazd. Na samym środek, no ale takie sytuacje się zdarzają jednak. A my jedziemy sobie dalej, dalej. Myślę, coś tu zrobimy, T57 Heavy. Może tu ktoś będzie, nie ma tu nikogo. A jest tu jeden, patrzcie. Emil, który dostał w dolną płytę, jak pokazywał. A raczej wierzę, że mu przebił, bo to 9 tier z dobrą penetracją, ale 100% nie ma. O, luf. Niestety się nie udało, bo go nie trafiłem. Nie z tego, żebym go nie przebił, tylko po prostu nie trafiłem. To była słaba sytuacja. Ja bym pojechał do przodu, jakby Emil na mnie nie wyjechał, bo naprawdę ciekawie, M103. Niestety nie udało się walnąć mu w ten włazik, ponieważ był ukryty. Dobra, jedziemy dalej. Się nie boję żadnej M103, która tu mnie na mnie wyjeżdża. Pokaż się tym M103, pokaż się tym M103. Chcę włazik twój zobaczyć na wieży. Bym ci naprawdę walnął w ten włazik. Damage, ładnie. Emil niestety mnie wali pod tym kątem. Jednak mnie przebija, wiecie, ciągle mnie przebija. Ten pojazd nie ma aż takiej pancerza, wiecie, w prawie każdy strzał wszedł albo ze złota, no. Więc słabo, że wszyscy walą ze złota i nie można nic spróbować odbić. To jest niewątpliwą wadą. Teraz lekko zajeżdżamy tego Emilka, który jest ustawiony tak. Zaraz będzie krak z damage'em. Niestety oczywiście się odbiłem, bo ja muszę się odbijać i nic z damage'a nie wejdzie. Słaba sytuacja, chamstwo wota. Kolejne. Odbiłem się już dwa razy, nie powinno to się zdarzyć w ogóle. No i widzicie, wszyscy mnie przebijają bez problemu, ten czołg, papier. I to nawet wieżę, jak to, dolna płyta w ogóle nie strzelał, to gdzie on strzelał? Wieżę, to nie wiem. Pod tym kątem by nie przebił nawet wieży, chyba że chciał pokazać swoją wyższość strzelaniem ze złota pod dużym kątem. No i zaraz dostanę raczej bułet skorpiona, który gdzieś tu jest, gdzie jest ten skorpion. Nie widać go tutaj, zaraz pewnie dostanę i będzie po mnie.
jednak trzeba wynik tu jakiś zrobić ze względu na to, że trzeba mi dużą część expa i jest ferdzio. Skupimy strzał na ślepo, jednak poleciał w niebo. Słaba celność, słabe skupianie tego działa niestety. Odem 103. O, ferdzio jeszcze jest, ale już niewyspotowany niestety. Bardzo bym chciał do przodu podjechać, żeby tu zauważyć tych rywali. To jest KW4, ale no nie wiem, jakby musiał się ustawić, żeby go tu dziabnąć. Musiał przyjechać do mnie bliżej. Ustawiony wiele innych pojazdów, te Skorpion coś tam na wieży. Tu mogły być Skorpiony, więc... Ale T57 Heavy przyjechał bez szwanku, więc to jest dość zastanawiające. Dobra, jedziemy do przodu, ja się tam nie boję niczego. Czas na strzał snajperski, jednak jestem na hit, ale co tam? Ładnie ustawieni. Nie. KW4, a tam są nisko ustawieni. To jest jeszcze Ferdziol, który nawet mnie nie widzi, więc może dostać niezłą bułę. Rozwalony. Jeszcze tu jest Bad Chatillion oraz chyba Istrzy jest po drugiej stronie, tak raczej tak. UDS-ik. Czy uda mi się go walnąć? Możliwe. Skupiamy na UDS-ika, jeszcze jeden strzał i trach z damage'em. Rozwalony, trzeci kill. Kilujemy, trzeba do tyłu, żeby Bad Chatilliona zbić. Bad Chat wyjeżdża, o tak. Można jeszcze go walnąć. Nie można. Ponieważ źle podjeżdża i trach z damage'em. Niestety pewnie nie weszło. Chociaż ciężko powiedzieć. Czekamy dalej. Możliwości strzału wykorzystujemy. Raczej tego T30 byśmy nie zranili. Chociaż patrzcie, jak jest ustawiony. Jednak by weszło w T30, skupiamy i trach strzał. Bardzo ładnie wchodzi. 2500 damage'a. Ciągle będziemy walić w tą T30, jak jest ładnie ustawiona. Jest jeszcze ktoś? Teoretycznie ktoś jest, ale będę strzał w tą T30 cały czas. Kolejny strzał. Niestety już zakapowana baza. Jeszcze z gąsienicą walę tą T30, już raczej się nie uda. No niestety mogło być bardziej ciekawie, jakby nie skapowali bazy. Ja bym sobie robił damage na tej T30, później na tym Bad Chatillonie i tak dalej, i tak dalej. Poza dwoma strzałami, jeden w Emilia, drugi w M103, naprawdę bitwa była bardzo ciekawa i emocjonująca. I tym trapem zdobyliśmy 2600 expa, odznaki mistrzowsko drugiej klasy, odznaczenia kuloodporny, ogień skuteczny i brutal. Damage jest, o dziwo, na ślepo dużo zrobiłem, najlepszy z drużyny oraz łącznie 2000 do przodu, więc super sytuacja. Teraz może być procik, tak? Także super bardzo pojazd, prot, B28 prot. Trzeba mi chyba jeszcze 10 tysięcy, więc praktycznie dwie bitewki tym cudnym pojazdem i będzie zrobiony T28. Tylko nie wiem, czy go chcę kupić, tak szczerze mówiąc, ponieważ... Ale prot ładnie wygląda, jak otrzymał model HD. I z 6 o wiele słabiej wygląda, jak otrzymał model HD. A także i S100, Maus, E75 i wiele innych pojazdów. Ale też wiele innych pojazdów zyskało dobry wygląd. To kwestia gustu. No i teraz nie wiem, co zrobimy. Ładne losowanie. Tak mówiłem, nie wiem, czy chcę T28, ponieważ różnica w szybkostrzelności jest 1/7, czyli jakbym podzielił to 8 sekund na 9, to by wyszło mi praktycznie 1,2 przeładowania, czyli nie 8 i 6, tylko powiedzmy 5 i 5. Oj nie, 7 i 7, no nie wiem. To ciężko powiedzieć, ale oczywiście lepszy pancerz. Jeszcze zobaczę, czy chcę Leo na przykład, czy chcę T28. Na pewno T95 bym chciał, bo jest to ciekawy pojazd po buffie prędkości. Ale jeszcze nie wiem, zobaczymy. Kiedyś bym go za cholerę nie kupił, jednak no teraz po buffie prędkości jest nieznaczna, ponieważ chyba z 12 czy 13 na 19, więc niby nieznaczna pod względem no pod względem wartości, ale znaczna pod względem procentowym, bo to jest jednak ile? To jest 6 km, 6, a nawet więcej, nie no 6, czy 7, no powiedzmy 7, czyli 7, to będzie 2,5, no coś takiego, więc buff naprawdę znaczący, zmienił tu bardzo dużo, a my jedziemy sobie do przodu. Na tiery 9 bitwa dwupoziomowa niestety, ale bez artylerii, więc sytuacja nie jest aż taka trudna. Ojojojojoj, AMX-ik jakiś będzie będą buły. Nie, tu nic nie walniemy. AMX-ik raczej byśmy go zwalili, żeby nas... Boję się, że ktoś mi tu walnie, ale może nie. AMX-ik z damage'em ładnie weszło 410. O to chodzi.
Żeby to nikt mi nie wyjechał z tej strony. O nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie. Zaraz padnę. Wiecie co, jest słaba sytuacja. AMX zaraz zostanie z damage'em. Niestety widzicie, dwa strzały mi wlepi. Ja go nie zdążyłem, bo słabo się obraca wieża protka. Powinno to zostać zbuffowane, ponieważ wieża protka powinna się szybciej obracać. Skorpion to raczej mnie przybije pod każdym kątem, więc kątowanie tu nie ma sensu zupełnie. A, raczej tu cię nie wbił. Czekajcie, czekajcie, bo tu jest chyba... A, nie wydawało mi się, myślałem, że... O, skorpion się ode mnie odbił, fajna sytuacja. Myślałem, że coś tu zrobię, ale oczywiście nie. Wszyscy mnie tylko przybijają, cofam się. Zebrana jest skorpiona, który jest tutaj ustawiony, czekamy, czekamy. 5, oczywiście 3. Zaraz mi gąski zerwę, więc ja się cofnam. Jest ładna sytuacja, skorpion już wyjechał, zaraz zostanę kolejną bułę. Czekajcie, tu jest chyba Emil, ale tak, sobie poradzę bez problemu raczej. Czyli po prostu pomocy, Libertek ze mną. Co raczej silne pojazdy mogą tu coś zrobić. Tak patrzę, kto tu podjeżdża, jak widzicie, że typ jest ładnie ustawiony. Ach, niestety, nie udało się mu wklepić manto, abym bardzo chciał. Isek ładnie dostał, raczej nie będzie we mnie walił. Zresztą mogę damage sobie zrobić, patrzcie. Nie poznałem damage, tylko że padli, że już mnie nie... Nie, podjeżdżaj. A myślałem, że strzał oddam, ale nie. Broni ich tu na wypadek, gdyby typ wyjeżdżał coś, czy coś takiego silnego. Typek niestety tylko za 300. Mógłbym się cofnąć, ale AMX 30 bym nie mógł objechać. Ile oni mają AMX 30, nawet nie wiem, ciężko powiedzieć. Kolejny strzał, a niestety, a to oho było, za wysoko oddany strzał. Tutaj jest typek teraz, ustawiony pod bardzo ładnym kątem, więc raczej go nie przebijemy. Kolejny pojazd został, ja się cofam, żeby tu od typka nie dostać. Patrzcie, tu jakiś. On zaraz dostanie, patrzcie, nie da rady. Niestety zostałem kolejny raz w działo i mnie wszyscy przebijają, widzicie, pod złym kątem jestem ustawiony. Mogę tu oczywiście coś zrobić, typ jak na przykład ustawiony ładnie pod ładnym kątem. Ja go mogę strzelić, ale on mnie też, więc ja się praktycznie cofam. W tym momencie kątowanie kolejne. Jestem ładnie ustawiony. Nie wiem co się dzieje, aha, za wrak wjechałem. On mnie zaraz walnie pod tym kątem, typek. Jest ładnie ustawione 5 i 3. Może mnie typek nie strzeli, będę miał szczęście. Albo złoto załaduję w sumie, to aż może być. Dobra, więc ładujemy złoto, koniec z tym typkiem. Zaraz go rozwalimy, nie będzie problematyczny. Złoto raczej wejdzie ładnym damage'em, spróbujemy strzelać. Ze złotka, strzał. Ładnie widzicie, ze złota wchodzi. I typek się boi, nie dziwię się, bo jest słaby. Tortoise, ten cały włazik, niestety nie weszło. Nawet ze złota. Podstawowe amunicje zaraz, tylko jeszcze typko rozwalimy. Typek ustawiony jak jest? Przód wieży czy tył? Ciężko powiedzieć, jak on jest ustawiony. Procik, ze złota dolna płyta raczej by nie weszło, chyba. O rany, nawet nie trafiłem. Dobra, złoto tracę, kasę tracę, więc ze złotka raczej trafiłbym to, nie wiem. Dolna płyta raczej nie, może tutaj by się udało. O nie, poleciało w jarzmo działa. Chamska sytuacja. Oczywiście wszystko można tu zrobić, jednak mi się nie śpieszy. Tu bym chciał go przebić, o, tu przebijam. Ale ja nie widziałem, że tak łatwo, myślałem, że ze złota. Dziwna sytuacja, że tak łatwo wchodzi. Może teraz kolejny strzał w to samo miejsce. Naprawdę wchodzi prot. Nie wiem, dlaczego tak łatwo wchodzi bez złota nawet. To jest po prostu jakaś parodia, no nie wiem. Ładnie ustawiony pojazd, dobra. Wracam na bazę. Raczej tędy byśmy mogli sobie podjechać, bo chcę jakiś damage zrobić, chociaż nie wiem, czy zostawią mi kilka strzałów. Protek naprawdę fajny, pojazdem jest, polecam wam serdecznie. Oczywiście buff powinien być też do prędkości protka. 28 km to jest za mało, powinno być 34-35. A także pancerz boczny powinien być zbuffowany, pancerz dolnej płyty i wieży oraz obrót wieży też powinien zostać zbuffowany, jaki jest słaby. O, jest ładnie ustawiony, oho, oho z damage'em, odbiłem się oczywiście. Słaba sytuacja, zaraz mnie walnie to oho. Patrzcie, ładnie ustawiony oho pod kątem, no i niestety ktoś mi go zabrał. Jak zawsze wszystko mi zabierają. Jot Panther, nie wiem, tu jest jeszcze Emilek. Ten może, a nie, to Tiger. I jeszcze ze złota, nie, z podstawowych pepeków. Czemu strzał był jak ze złota i zapiszczało? No nie wiem, ja się tu nie boję. Nikt mnie raczej nie rozwali. Jest, że tu jest Jot Panther ustawiony z damage'em. O, Jot Panther mnie zwalił, ale łatwo. A no widzicie, beznadziejny pancerz, praktycznie nie celował. Wychodzimy z bitwy. Słaba sytuacja, odbiłem się jeszcze od oho. No niestety, widzicie, pancerz beznadziejny tego pojazdu. Odbija może szóstki, siódemki. No ale już ósemki go bez problemu najmniejszego przebijają. No to gdzie tu jest pancerz tego pojazdu? A on słynie z pancerza, więc dlatego powinien zostać zbuffowany. Zmienimy pojazd, czas odcinka, jeszcze jedną bitewkę rozegramy.
Więc może właśnie moim nowym nabitkiem AMX-em AC48. Nic mu jeszcze nie rzucałem, oczywiście załogę jakoś tam ma. Zobaczymy, działo, nie gąskie, nic nie możemy odlokować praktycznie. Chciałem na Fosza polecieć, ale widzicie, przed tym jest działo, więc musimy jednak to działo odblokować. No chyba, że byśmy mieli więcej expa, no raczej nie, to działo by było trzeba odblokować. No więc bitwa tym pojazdem, zobaczymy jak pójdzie. Łyk herbatki. No i bitwa na poziomach 10. Bitwa 3 poziomowa. Fajne jest to, że... znaczy nie fajne, przeciwnicy mają obieg 261, czyli najlepsza artyleria, najbardziej celna, najbardziej skuteczna ze wszystkich w grze. Oczywiście bez magazynka by była za dobra wtedy, jakby miała magazynek. Tak jak patrzę, no 357, za często się zdarza po pierwsze 357, po drugie za rzadko się zdarza bitwy 3 poziomowe, zdecydowanie za rzadko, lekko licząc 450-500%. No i gdzie te bitwy 2-2-11? Ale i tak miałem, tak jak mówiłem, bitwę 2-3-10, tak? No więc to już ciekawe jest, ale 2-2-11 jeszcze nie miałem. Nawet jak... to musiał być cichy nerw, czy coś tam było. Na początku, jak jechałem piątką, praktycznie zawsze bitwy 3-poziomowe, 7 trójek było. A teraz jadę piątką, praktycznie po kolei ile tam 10 bitew. Jest bitwa jednopoziomowa, nie ma niższych poziomów niestety, trzecich. No i się nic nie da zrobić w bitwie, no niestety, i ciągle przegrane, no. Więc widzicie, co się dzieje. Więc musieli to zmienić, bo na początku było dobrze, później oczywiście się źle zrobiło. Czyli Wargaming nerfi cicho, musi fajnie nerfić wszystko, jak za każdym razem to robi, bo za każdym razem na początku jest wszystko dobre, a później po prostu jest lipa wielka i nie da się grać. Ustawiamy się pod kątem 9 poziomy, nie powinno być większych problemów. Oczywiście na pozycję niszczyciela się ustawiamy, a za dużo pojazdów naszych sojuszniczych jedzie. Special przeciwnika i to jest zła sytuacja. Raczej tu byśmy nie musieli strzelać. Ustawiamy się od tej. Zaraz od tej. Nie, od tej strony. O, tak, coś takiego, dobra, jest dobrze. Cofamy się jeszcze bardziej. O, może tak. Dobra, jestem ładnie ustawiony, tak, jeszcze. Nie wiem, czy do przodu, do tyłu, dobra, ustawiamy się, tak, czekamy na rywali, który albo tam, albo tu się ustawiał, więc bez problemu ich zniszczymy, czekamy. Na razie nikt tu nie podjeżdża i to jest dość ciekawe. Te dziesiątka, coś idzie, fałeczka jakaś, widzicie, ale to poziomu 10, coś dziesiątki są jednak dziesiątki, myślałem, że dziewiątki. No niestety, nawet ze złota ciężko będę przebić, ale będziemy oczywiście próbować. Rykoszet, o nie, Jet Tiger, to ja raczej cofam się, żeby nie dostać od Jet Tigera. Ładnie, ładnie jesteśmy ustawieni, Jet Tiger z damage'em i trach, ładnie damage chodzi. Po co mi złoto, podstawowa amunicja wystarczy. Jet Tiger się nie rusza z pozycji i się ode mnie odbija, jak nie wiem. Trzy rykoszety, a odbity damage'u nie nalicza, nie wiem dlaczego, bo w gąski może dlatego. Będzie po bitwie naliczany. Czego damage odbity nie liczy się na damage przyjęty na gąski, no słaba sytuacja. Nie podjadę, bo zaraz mnie Jet Tiger rozwalić. Nie wiem pod jakim kątem on strzał, że jednak coś mu tam wchodzi, cofamy się. Fałeczka gdzieś tu jest ustawiona, czy to jest fałeczka tu ustawiona? Chyba nie. Ona gdzieś jest pewnie dalej. Dobra, Jet Tiger pojechał, możemy wyjechać. Po co mi złota, jak chcę podstawową amunicję? Dziwna sytuacja. Podstawowa amunicja, S1 nie chciałbym w ogóle. Mieli do czynienia z tym pojazdem, patrzcie co się dzieje. 110 pod ładnym kątem ładnie zostaje. Odbija się ode mnie. Tylko nie było to pokazane jakoś dziwnie, tylko że taki pod kątem. No nie wiem. Czekamy dalej na 110, która gdzieś tu podjedzie, patrzcie. Od ładnym kątem, damage raczej. Dolna płyta. Niestety 110 wali z hejków, dość dziwna sytuacja, że mnie z hejków wali, ale zdarza się, kierowcę naprawiamy, nie wiem po co, ale jeśli możemy, to oczywiście naprawiamy. No i pod kątem się ustawiam, pewnie złotko będzie mi potrzebne na ten pojazd. Jednak od tyłu będą mnie podjeżdżali, to jest słaba sytuacja. Ja tu chcę mieć przestrzał, jak oho padnie, to przynajmniej będę mógł strzelać. I z 7 na razie wytrzymam. Tutaj raczej będzie osłona. Kto tu podjedzie, dostanie naprawdę bułę ładną. A jeśli oho puści, dlaczego ten PZ-7 się boi oho? Myśli, że ktoś z tyłu stoi, a nikt nie stoi z tyłu. Więc on nie wyjeżdża na niego dlatego. STST jest tu ustawiony bardzo ładnie pod ładnym kątem. Oho powinno się cofać, bo zaraz zostanie niestety wykryty przez WZ-kę jakąś.
Tam to WZ-kę, tam to WZ-kę. No niestety te 34 mnie rozwali w tym momencie. Czy pod ładnym kątem. No niestety nie mogę mu nic zrobić. Jeszcze gąski mi uszkodzi, słaba sytuacja. Ale mnie to wszystkie rozwalą pod dużym kątem. Nawet nie dam rady tu nic zrobić. No i po co mi złoto teraz? Podstawowa amunicja by wystarczyła. Ale wiecie, wszystko mnie przebija bez problemu. I no i widzicie, damage. Drużyna zwaliła jak zawsze bitwę. No niestety słaba bitwa, drużyna nie umie grać, coraz gorsze drużyny się w wocie zdarzają, więc coraz rzadziej zwycięstwa są i coraz, tym samym coraz rzadziej jest przyjemność z gry i dobre bitwy, więc naprawdę to jest niefajne, co się dzieje w tym wocie. Pomysły, oczywiście powiem tak, że początkowo wszystkie pomysły są naprawdę wyśmienite, znaczy stuprocentowo dobre, jednak ich realizowanie, no to już po prostu jest beznadziejne. Jednak potem nie zwyciężyliśmy bitwy. Po takiej bitwie, jak to nie zwyciężyć bitwy? Naprawdę nie wiem, co oni musieli zrobić, ale w następnym odcinku to wszystko wyklarujemy. A na razie myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzuj się, z wami żegnam, cześć!